Do tych, co odeszli, a byli. Kiedy w bezsenną długą noc natłok myśli kołuje się w mej głowie, myślę o nich wszystkich, co odeszli, a byli. Widzę oczami wyobraźni sylwetki ich twarzy. Stoją gromadnie jeden przy drugim. Widzę i czuję, że są razem. I dumni są z tego, że jest ktoś taki jak ja, dający im drugie życie wymarzone w snach. W naszych sercach, umysłach wciąż są tutaj z nami. Wiedzą o tym dobrze, że wciąż ich kocham. Kiedy dostałam zdjęcie prababci swojej, po policzku spłynęła mi wzruszenia łza. Spojrzałam w jej twarz. Wydała mi się bliska i znajoma tak, jakbym znała ją od dawnych lat. Czy o tym marzyła, czy śniła choć raz, że tak się poznamy za 100 długich lat? Jesteśmy dzisiaj razem, bo głos mój wzywa nas, by poznać się móc wreszcie, tak jak w życiu to bywa. Każdy ma swój bagaż, w nim koleje losu. Można też coś dorzucić do historii czosu. To, co już było, nie powróci więcej. Zadbajmy więc o przyszłość, by nie zaprzepaścić tego, że się dziś poznamy. Co z tym zrobimy, zdecydujmy sami. Ale wiedzmy, że istniejemy, że w jedności jest siła. Mówiąc krótko i zwięźle, to rodzina zwyciężyła. Ocalmy od zapomnienia tych wszystkich, co odeszli w zaświat. Tych, co dali nam życie i spuściznę po sobie. Co od lat wielu spoczywają już w grobie. Bez ich trudu i znoju nie byłoby nas. Wspominajmy ich ciepło z tych minionych lat. Zapalmy czasem lampkę, migocący znicz. Dziękując za naszą przyszłość, że możemy tu być. Obiecajmy, że nie zniszczymy, że nie zmarnujemy tego, za co im tak bardzo dzisiaj dziękujemy. Będą z nami i przy nas powiek wieków razem.